Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmiku chciałam poruszyć temat mikroblendingu brwi. Taki zabieg wykonałam sobie równo tydzień temu. Powiem tak, zanim wykonałam ten zabieg, bardzo dużo czytałam, bardzo dużo oglądałam filmików na YouTubie, w internecie. Z ciekawości, jak to wygląda i czym to się je. I powiem szczerze, że miałam kilka pytań, na które nie udało mi się uzyskać odpowiedzi, jeśli chodzi o ten zabieg. Brakowało mi filmików od takich zwykłych dziewczyn, które miały wykonany ten zabieg i które by pokazały w jakiś sposób dzień po dniu, tydzień po tygodniu, jak to wygląda i jak to się goi. Dlatego nagrywam ten filmik. Oczywiście po tym filmiku pokażę Wam zdjęcie, jak wyglądały moje brwi przed zabiegiem, jak wyglądały od razu tuż po zabiegu, jak wyglądają tydzień po zabiegu, czyli akurat teraz jest ten etap tydzień po zabiegu, 3 tygodnie po zabiegu i od razu przed korektą. Czy jestem zadowolona z zabiegu? Jeśli chodzi o efekt na chwilę obecną, tak. Kształt, który dziewczyna, która mi robiła te brwi, mi się bardzo podoba. Oczywiście nie mam pojęcia, co się stanie, jak te stróbki wszystkie zejdą. Czy mi się utrzyma pigment pod skórą? A więc ciężko mi jest mówić o mojej opinii, ponieważ jeszcze jej nie mogę wystawić. Wystawię ją dopiero przed korektą, tuż przed korektą. Co chciałabym nawiązać w tym filmiku? Na pewno nurtowały mnie dwa bardzo ważne pytania. Tak jak powiedziałam wcześniej, pierwszym pytaniem jest to, czy dnia następnego, od razu po zabiegu, jestem w stanie wyjść do ludzi i czy mogę iść do pracy. Było mnóstwo różnych opinii i powiem tak, jeśli chodzi o moją cerę, ja mam cerę bardzo wrażliwą. Od razu mam siniaki, puchnę i takie tam. A tu, ten dzień po zabiegu, moja skóra wyglądała normalnie. Nie była spuchnięta, a więc tak, można iść normalnie do pracy. Jedyne co, od razu mówię, te brwi były czarne jak od kominiarza. Były po prostu czarne jak smoła, a więc musiałam mega śmiesznie wyglądać w pracy, siedząc w tej maseczce i z tymi brwiami czarnymi. Oj, widziałam spojrzenia na sobie, a więc wszyscy myśleli, ale się umalowała. No, a więc to był na pewno minus, no ale większość osób z pracy wiedziała, że poddaje się temu zabiegowi, a więc nie było aż tak źle. I drugim moim ważnym pytaniem było to, jak długo będą mi się goiły te brwi. Czy ja, nie wiem, mogę sobie zaplanować co za 2 tygodnie jakieś wyjście, bo to jest mega bardzo ważne. Oczywiście wszystko rozumiem, że to jest sprawa indywidualna, ale fajnie by było, żeby każdy wrzucał, jak to wygląda przy gojeniu. Ja jestem równo po tygodniu, po zabiegu i od razu mówię, pokazuję Wam, o proszę, zobaczcie, jak mi już stróbki ładnie schodzą tu, a więc podejrzewam, że jeszcze może z tydzień, może pół tygodnia, może gdzieś do poniedziałku, już to całkiem ładnie zejdzie. Jeśli chodzi o dbanie o te brwi po tym zabiegu, to powiem Wam tak. Dziewczyna, która wykonywała mi zabieg, powiedziała, żebym goiła te brwi na sucho. Czyli ja mam je przemywać ciepłą, przygotowaną wodą i od razu je osuszać. Więc moje brwi goją się na sucho. Dużo widziałam różnych postów, wpisów, że te brwi powinno się smarować różnymi maściami. Te osoby, które wykonują zabieg, polecają. No, ja tego nie robię. Nie wiem, czy to jest do mikrobladingu, czy to jest do makijażu permanentnego. Tego już nie wiem, to już jest sprawa indywidualna. Uważam, że każdy powinien się pytać osoby, która mu wykonuje zabieg, jak ma o nie dbać, bo no, no niestety, ta osoba najlepiej wie, jakiego preparatu użyła, na jaką głębokość zrobiła ten zabieg, a więc wie, czy to może nam zaszkodzić, czy może nam pomóc. A więc to od razu mówię. I tak jak obiecałam, postaram się wrzucać po tym filmiku
zdjęcia najpierw z zabiegu przed i po, od razu, tydzień po, czyli tak jak teraz, po 3 tygodniach i tuż przed korektą. Oczywiście po korekcie też, ale będziecie wiedzieli, jak to wygląda, ile czasu się goi i czy jest po prostu warto. Bo z tego, co widziałam zdjęcia, wygląda to pięknie, wygląda to mega naturalnie. A chciałam się przekonać na sobie, czy w moim przypadku to się sprawdzi, a więc zobaczymy. I zapraszam do oglądania moich zdjęć i wpisów. I tyle. To by było na tyle. Pa!